łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Sprzedam mebel po renowacji, odświeżeniu, szafka C134. Cena po renowacji 599 minus 150, czyli tylko 449. Płatne przy odbiorze. Opcja korekty koloru, dopłata. Opcja przemalowania na inny kolor, dopłata. Przebudowa wnętrza, również dopłata. Zdjęcia i film wykonane przed renowacją, odświeżeniem. W trakcie renowacji zostaną usunięte wszelkie mankamenty. Renowacja będzie polegała na przeszlifowaniu drewna, wybarwieniu, pomalowaniu półmatowym lakierem. Wstrzymam się jednak z tą renowacją aż do momentu zamówienia mebla. Może kupujący będzie miał inną wizję wykończenia. Mebel sprowadzony z Francji. Z dębu są nogi, ranty i fronty. Blaty i boki, płyta meblowa oklejona naturalnym fornirem dębowym. Pomimo, że wykonana jest z płyty meblowej, zainteresowałem się tą szafką ze względu na jej wyjątkową pakowność. Obuwie umieszczone jest na drankach pod kątem w dół, dlatego można zapakować więcej w mniejszych gabarytach. Unikatowe jest chowanie butów w drzwiczkach. Funkcjonalność powiększają schowki na ciapki, dla niektórych laczki, i przybory do pielęgnacji obuwia. Po złożeniu jest wąska, ale po otwarciu drzwiczek trzeba dużo miejsca. Wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Głębokość: blat 46, korpus 43,5, nogi 46. Szerokość: blat 82, korpus 77, nogi 82,5, otwarte drzwiczki 155, wysokość 100. Zapraszam do kupna i kontaktu. Stan bardzo dobry. Duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel 100% drewniany, mebel stabilny, zamki okucia działają, nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przejdzie fachową, gruntowną renowację, odświeżenie i jest w bardzo dobrym stanie, konstrukcyjnie jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie, konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Wszystkie meble są naprawione stolarsko-mechanicznie. Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie: Kielce, Warszawa, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał. I pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy będą przychodziły powiadomienia.
pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.